z siedziby Centrum Studiów Polska-Azja, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Pomimo początku nowego 2012 roku, chciałbym jeszcze w swoim komentarzu powrócić do niezwykle owocnej wizyty prezydenta Komorowskiego, która odbyła się tuż przed świętami w grudniu 2012 roku i zakończyła podpisaniem strategicznego partnerstwa z Chinami. Co oznacza podpisanie takiego dokumentu? O tym w dzisiejszym komentarzu. Serdecznie zapraszam. Chiny od dłuższego czasu już interesują się Polską. To zaczęło się już od 2008 roku, kiedy na szczycie Azja-Europa Donald Tusk został zaproszony na specjalne spotkanie z premierem chińskim. W 2010 roku wypromowano polskie stoisko na Expo pomimo obcięcia budżetu na to stoisko o 70% i pomimo tego, że żaden z najwyższych rangą polskich przywódców do Szanghaju nie poleciał. Strategiczne partnerstwo w jakiś sposób wpisuje się w działania władz chińskich, które w Polsce widzą największy kraj w Europie Wschodniej. Z takiego powodu, że Chińczyków interesuje tutaj przede wszystkim infrastruktura. To akurat może Kowek i budowa A2 nie była tego najlepszym przykładem, ale to nie był jakiś specjalnie duży kontrakt z chińskiego punktu widzenia. Infrastruktura i energetyka oraz transport. W 2010 roku w kwietniu w czasie pogrzebu prezydenckiej pary na Wawelu strona chińska wydelegowała swojego przedstawiciela do udziału w tym pogrzebie. Jak pamiętamy, nikt nie doleciał ze względu na pył wulkaniczny, ale Japonię, Koreę i Mongolię reprezentowali przedstawiciele dosyć wysokiej rangą, natomiast Chińczycy chcieli wysłać na tę uroczystość ministra transportu, co pokazuje, jak bardzo są zainteresowani budową infrastruktury w Polsce, żeby aż na pogrzeb właśnie w kwietniu 2010 roku wysyłać ministra transportu. Co to strategiczne partnerstwo oznacza? To kolejne pytanie. Jeżeli Chiny takie strategiczne partnerstwo proponują czy podpisują, to będzie to dopiero początek. Oprócz bezpośredniego lotu Warszawa-Pekin będziemy mieli chiński bank przemysłowo-handlowy w Polsce, będziemy mieli chińską telewizję w Polsce, olbrzymi kontrakt na 3,5 miliarda dolarów dla KGHM-u. To jest z kolei zakup energii niezwykle potrzebnej Chinom. To będą także inwestycje w polski dług, w polskie obligacje. To otwarcie Polskiego Instytutu w Pekinie, to już nawet remont Alejki Chińskiej w Królewskich Łazienkach w Warszawie. Wiele, wiele, wiele tego typu projektów, które zaczną się w 2012 roku i obecność chińska będzie na pewno bardzo widoczna. No i teraz pytanie, czy Polska jest do tego strategicznego partnerstwa gotowa, bo będziemy musieli temu sprostać jako społeczeństwo i coś z tym zrobić coś z tym faktem, że jesteśmy jednym z 7 krajów, który ma status specjalnego uprzywilejowanego partnerstwa z Chinami. Debata na temat strategicznego partnerstwa zaczęła się w Polsce już w 2009 roku i tutaj prekursorem był profesor Antoni Dudek, który w swoim głośnym tekście w Rzeczpospolitej zaproponował, że skoro USA wycofały się z Europy Środkowej, to Polska powinna taki dokument strategicznego partnerstwa podpisać z Chinami. Wówczas to rozgorzała debata w blogosferze, w sieci i w niszowych kwartalnikach oraz strona polskaazja.pl. W tej debacie wzięło udział tutaj głos profesora Bogdana Góralczyka, bo bardzo znaczący, byłego dyplomatę, polskiego ambasadora w Tajlandii, sinologa, znawcy Azji, który przestrzegał w zasadzie przed strategicznym partnerstwem, mówiąc, że Polska nie ma po pierwsze kompetencji, po drugie nie ma wizji i działa w perspektywie bardzo krótkowzrocznej, więc nie będzie krótkoterminowej. W Polsce co jakiś czas wszystko się zmienia. Jeden rząd jest obalany, przychodzi nowy, zaczyna wszystko od początku. Chiny mają nie tylko pragmatyzm i determinację, ale mają też wizję długofalową i długoterminową. W zetknięciu się z partnerem tego typu, możemy się po prostu, jak twierdził profesor Góralczyk, zwyczajnie skompromitować. Mimo wszystko jednak do tego strategicznego partnerstwa doszło. Jaki mamy na to pomysł? Jednym z tych pomysłów będzie rozwój współpracy edukacyjnej, stąd też obecność minister Kudryckiej
w Pekinie i zachęty dla chińskich studentów, aby przyjeżdżali do Polski. Przypomnijmy, że liczba chińskich studentów, około 300 tysięcy, tych, którzy wyjeżdżają za granicę, jest równa liczbie polskich maturzystów. Jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. No, z pewnością będzie coraz bardziej powiększający się chiński rynek, coraz bogatszy, może będzie jakaś szansa na to, żeby polskie produkty tam zaistniały. 2012 rok to będzie próba odpowiedzi na to pytanie, czy mamy coś do zaoferowania Chinom i jaka jest nasza wizja, bo na skonkretyzowanie tej wizji i na planowe działania jest już najwyższy czas. Wiemy, czego chcą, czego oczekują, co chcą zrobić Chińczycy i teraz czas na polską odpowiedź. I myślę, że w 2012 roku będziemy obserwowali poszukiwania takiej odpowiedzi. A może ona już jest, tylko jeszcze o niej jako opinia publiczna nie wiem. To tyle w dzisiejszym komentarzu. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego. Radosław Pyfel z Centrum Studiów Polska-Azja.